Szanowni Państwo, przed Państwem Boni Pacem, Duwa Bambuła. Drugie miejsce 45. maratonu w Dębnie. Wielkie brawa, top place. Boni Pacem, Duwa Bambuła. Congratulations. Widać koszulkę Polski na klatce piersiowej tego zawodnika. On naprawdę utożsamia się z tym. I 13 sekund, a więc około całość nie jest wolny i wykorzystać słabość innych zawodników i zameldować się na trzecim miejscu podium. Władysław Kramał, znany również z polskich traw biegowych, ale oczywiście jest medalistą mistrzostw Ukrainy na dystansach od 10 000 metrów przez półmaraton po maraton. Zatem mamy już dopełnioną w tej drodze Etiopczyk. To jest Amua Tefery Seifu na miejscu czwartym. Także towarzystwo iście międzynarodowe bieg, to tam do Kenijczyków, przypominam, z drugim rezultatów na dwóch pierwszych pozycjach, później trzecie miejsce Białorusina i teraz czwarty Etiopczyk. Oczywiście uczestnik, który osiągnie upragnioną linię mety. Drodzy Państwo, Kosi Tule Kipnagas, to jest kolejny zawodnik, kolejny Kenijczyk na mecie naszego biegu. Już się powoli przyzwyczailiśmy do tego, że Kenijczycy nadają ton rywalizacji w Dębnie, a czekolwiek nie było tak zawsze przecież. Mateusz Sala, on spokojnie zaczął, mijał zawodników na trasie i melduje się jako pierwszy Polak na mecie 45. edycji maratonu w Dębnie. I o tym wspomniałeś, Łukaszu, to aktualnym rekordzistą Polski jest znany doskonale w Dębnie Henryk Szost. Dzisiaj Henryk Szost o godzinie 9.30 wystartował w maratonie w Hanowerze. Niestety nie powiodła się próba bicia rekordu. Zwycięża z wynikiem 2 godziny 39 minut i 4 sekundy. Ona nadała tutaj tempo, nie dała szansy walkom za drugi online. I widzę, że na 40 km zameldowały się już obie zawodniczki z Kenii. Kutma Tebo Czernisko na miejscu drugim maratonu w Dębnie. Słaba na ostatnich kilometrach, bardzo mocno, niemal dogoniła ją kolejna zawodniczka z Kenii, a tą zawodniczką nie w tej chwili do minimety. Czy to jest klucz, czy to jest ta prawa linka, tej chwili ciężko stwierdzić, ale wydaje mi się, że tak, są już ręce w geście triumfu, bo oto pokonanie 42 km i 195 metrów. Drodzy Państwo, to jest walka z sobą, walka z warunkami atmosferycznymi, walka przede wszystkim